Panie, panowie, nadchodzą sklawinowie. Z tej strony, moi drodzy Czaberdach. Witam was serdecznie ponownie w Total Warze Attili. Co się wydarzyło? Wypowiedziano wojnę Antowie Alamowie, anomalii pogodowe i rozwój manewry wojskowe. Świetnie. Genialnie wręcz, bym powiedział. Dzięki czemu mamy bonusik. Koszty werbunku zmniejszone. Cudownie. Teraz wypadałoby chyba pójść w ścieżkę cywilną. Trochę forsy sobie zwiększyć jednak. Więc tak, zróbmy to. Dwie tury tylko to zajmie, więc nie ma bidy. Nasz władca, kurde, dojdzie tu czy nie dojdzie? No i nie wiem, czy dojdzie, czy nie dojdzie. Chwila, moment, ludzie. Nasz władco, czy ty tu dojdziesz? Cholera go wie. Nie, nie dojdzie. Gdzie jest jego maksymalny ruch? Na śniegu gówno widzę. Widzę gówno na śniegu. Tutaj. Tu jest jego zasięg. Ma ogromny zasięg. Boże, może najpierw się rozejrzyjmy. Mamy 132, 76 wpływów co turę. Tragedia jednoznacznie. Tutaj jest cały czas spadek. Spadek morale w mieście. Tutaj jest również spadek morale w mieście. Mniejszy, ale mimo wszystko. Bida. Jednoznacznie bida. No i co? I tutaj mamy poranionych budynów. I to chyba wszystko, co nas tutaj może złego spotkać. Budynowie. Madziarzy tak jakby zostali zlikwidowani przez nas. Czyli tak, król czy ci. Młoty Januszy, zasuwacie sobie tutaj, a król leci, większą armię posiada, więc zasuwa do Kariskos. Kariskos jest przeze mnie przynajmniej traktowany jako... To jest stolica. Tak, to jest stolica. Dobra. No to dobrze, że było przeze mnie tak traktowane. Jak teraz wygląda sytuacja w Kariskos? Plus 6. Zdecydowanie lepiej. Młoty Januszy w następnej turze już dojdą. I my możemy sobie... Chorobę. Nic nie możemy skończyć. Zerknijmy tutaj jeszcze. 87. Moglibyśmy spróbować zdrawka... Nie, nie moglibyśmy spróbować. Mamy już dorosłego syna, to mu sprawi, że jego lojalność jeszcze bardziej spadnie, a i tak już jest niziutka. Więc nic nie robimy. Żona mogłaby... Też nic nie mogłaby. Ciekawe. Czyli może zróbmy najzwyczajniej w świecie defraudację? Przydałoby się trochę kasy. Kasa by się jednoznacznie przydała, więc spróbujmy defraudację przeprowadzić. I tyle. Jednoznacznie. Jeżeli chodzi o dyplomację. Co się zjawiło z możliwości w tej turze? Welcome, sojusz obronny. Odrzucony. Sojusz wojskowy. Nawet nie mamy o czym marzyć, więc odpada. Ci goście, wojna, spadek. Poprawa z tymi gośćmi. Czyli możemy sobie poprosić o sojusz obronny? Nie. O cokolwiek. Sojusz wojskowy też nie. Dostęp wojskowy odrzucony. Tak się, tego się spodziewałem w sumie, ale no, warto było spróbować. Z tymi gośćmi mamy super ekstra sytuację.
and better ale and mead. Ale nic z nimi więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Antowie są hordą. Oraz Alanowie, którzy też są hordą. I mamy z nimi ogromny spadek, ludzie. Nie wiem dlaczego. W związku z czym jest ten spadek spowodowany? Wojna z Alanonami. Naprawdę mamy z Alanami wojnę? Tak! Aj, aj, aj. No nic. Trudno się mówi. Czyli kończymy turę. Zobaczymy, co Budynowie zrobią. Może uciekną. Kto to agresor? Obrońca Hunowie. O Boże. Walczyć z Hunami to może być... Hunowie już są tutaj, z tego co widzę. Daleko od nas. Bardzo daleko. Może wypowiedzmy im w takim razie wojnę. Kim są ci goście? Nie wiem. Nie widzę, kim są ci. Dobra, nieważne. Dołączmy do wojny po stronie sojusznika. Nic to, wojna z Hunami i tak jest nieunikniona. Prawdopodobnie przyspieszy to po prostu nasz koniec, ale... Jeżeli wpadną nam Hunowie, to staniemy się hordą. No innej możliwości ja w tym momencie nie widzę. Najważniejsze, że obroniliśmy się przed Madziarami i Budynami, bo to było, kurde... To była masakra. W poprzednim próbnym gameplayu obydwaj mnie napadli naraz i to była walka w mieście. Oj, z przewagą straszliwą z ich strony. To było, kurczę, śmierć w ciągu chyba 6 tur. Także całkiem nieźle jest. Gościu podszedł bliziutko. Czyli to oznacza, że czeka go zło z mojej strony. Tak, wiem. Ten złodziej zdefraudował. Świetnie, 403. Fantastyka. I w sumie napadamy Budynów. Co oznacza, że choroba... Są silni. Są silni. Mają onagery. My też mamy onagery. My jesteśmy silniejsi. Tak, stoczmy tą bitwę. Co oni tam posiadają? Trochę konnicy. Z konnicą sobie poradzimy. Łucznictwa niewiele. No i goście z włóczniami. Dużo tej konnicy, trzeba przyznać. Sporo konnicy, okej. Aj. Onagery będą musiały popracować trochę nad łucznikami i nad włóczniami. A tak to sobie chyba powinniśmy wyprostować te konie. Pięknie, brak opadów, brak negatywnych efektów. Rozmieszczamy sobie w takim razie wojska nasze. I od razu, żadnego drzewka. Tragedia. Onagery. I mają z górki. Shit! Czemu te tereny są zawsze przeciwko mnie? Zawsze są przeciwko mnie te tereny. Mi się bardzo nie podoba. Choroba, dobra. Umieszczamy w takim razie onagery lekko z tyłu. Konnica. Również to będzie broń na późniejszy etap. Ty, panie, w sumie to ty się odwróć na wszelki wypadek, gdybyśmy zostali zaatakowani konnicą od tyłu. Dalej. Spearsy, oczywiście, że spearsy. Tu. Musimy się znowu zapudełkować, jak to tylko możliwe. A, jeszcze łucznictwo. Jeszcze łucznictwo, zapomniałem o tych gościach. A ci goście są ważni. Jednoznacznie. Czyli dobra, pudełkujemy się. Nie w tą stronę oczywiście. Ciach. I ostatni element naszego pudełka. Znowu nie w tą stronę. Pyk. W taki sposób. I mamy jeszcze
toporkowych. Toporkowi stworzymy z was grupę. Również środek. A i jeszcze ci goście. Wszyscy w środku będą. No nie, no dobra, niech będzie. Wszyscy w środku i naparzają jak się da. I naparzają jak się tylko da. Dajmy od razu świszczące strzały, morale będziemy niszczyć. Onager, zmiana amunicji na płonącą. Rozpocznij bitwę. Myśmy napadli. To znaczy, że kurde, błąd popełniłem. Dobra, nieważne. Nieważne, Onager do przodu. Onager do przodu. Wy do przodu. Dobra. Troszkę bliżej. Co my tu mamy dalej? Konnica. Konnica na później. Łucznictwo. Na teraz. Ty, gościu, też na teraz. I wy też na teraz. Śmigać. I generał. Oj, zapomniałbym o generale. Musimy podejść. Musimy niestety podejść i onagerem zacząć się wysypać. Zmaściłem to troszkę, ale nie szkodzi. Czekamy w takim razie na te nasze powolne machiny wojenne. Chyba że skoro my musimy zaatakować, to może faktycznie nie robić pudełka. Może faktycznie olać pudełko. Cyk, po prostu ruszyć do ataku. Po prostu ruszyć do ataku. Gdzie jest jeszcze ten koleś? Do środka. Pięknie. Onagery już powoli dochodzą na miejsce. Wyślimy je jeszcze do przodu bardziej. Razem. Zresztą razem z konnicą. Tylko nie biegiem. Powolutku. Onagery tak czy siak to biegiem nie mogą. I te wojska do przodu, leciutko do przodu. Czy wy właśnie rozbiliście swoją formację? Holender. Chyba tak. No nic, nie szkodzi. Niech będzie. A, bo jest wyznaczona jakaś formacja do diaska. Gdzie oni się pochowali? Aj! Nie. Boże drogi. Nie tak to miało być. Zupełnie nie tak. Jeszcze raz wszystko trzeba ustawiać. Do przodu. Do przodu. Toporkowi. Też. I ty. Też. Onager. Masz już swoje cele, więc tutaj będziesz sypał. Będziesz tutaj sypał. Można w sumie już zrobić prędkość. Boże, generale, gdzie ty zasuwasz? Tu. Tu, generale. Konnice niech sobie stoją. Konnice niech sobie stoją. I choroba. Musi się zacząć niestety bitwa. Niestety musi się zacząć bitwa. Do boju. Do boju, czy tutaj, o, w tenże sposób. Wszyscy toporkowi do przodu. Łucznictwo, ostrzał. Łucznictwo, ostrzał i wy, ostrzał. Ktoś jeszcze nie idzie? Wszyscy idą, fantastycznie. Generał również zasuwa. Generał ma spoko przeciw koniom obronę. Atak toporkowi tutaj. Toporkowi tutaj. Wy na tych, wy. Zasuwać na onagery prościutko.
Łucznictwo. Łucznictwo sypać. Generał zasuwa. Generał w sumie zasuwaj tutaj. Onagery rypią. Więc onagery niech zaczną rypać tam. Nie w swoich na pewno. A nasza konnica już też niech się przemieści do przodu. Konnica niech też się przemieści do przodu. Kurde, pęka nam jednostka. Generał nie dojdzie. Nie ma bata, żeby generał doszedł. Dobra, pękła nam jednostka. Generale, trzymaj się. Dobra, wy odbić troszkę na tą stronę. Tak, wiem, nie szkodzi, nie szkodzi. Naprawdę nie szkodzi. Wy tutaj ostrzał. Co nasz robi Onager? Co nasz Onager strzela? W generała, tak? No to super. O Boże, czemu wy nie atakujecie? Wy tutaj, tutaj, a wy wypad. Wypad, nie bić się. Toporki, ścigać tych gości. Wy toporki, czemu wy się nie bijecie? Czemu te toporki się nie biją? Choroba jasna, co za absurd. Tutaj szarża. Elegancko. Tutaj, no to nie nasz. Tutaj szarża. Pogonimy te koniki. I tutaj zasuwamy z atakami na tych gości. Dobra. Tutaj ataki na konie. Elegancko. Tutaj ciach. Atak na konnicę. Dobra, poszło. Poszło to. Ścigamy resztkę niedobitków. Zasuwać, zasuwać, zasuwać. Tam toporki nasze mocno obrywają, ale nie szkodzi. Naprawdę nie szkodzi. Onager, ty w sumie przestań. Ty w sumie przestań. Ty tutaj ostrzał. Niedobitki. Bić, bić. Wy ostrzał. Ale dostaniemy po tyłku trochę. Znaczy nawet nie to, że trochę. Mocno dostaniemy po tyłku. W generała. I wszyscy... Wszyscy atak na generała. Oprócz ciebie. Ty w sumie tutaj atak. Dobra, konnice się starły. Stracimy prawdopodobnie wszystkie konie. Nie szkodzi. Wygrywamy. Już to wygrywamy. Teraz pokonać tylko... Jest! Wódz poległ. No to cudownie, mamy to. Pyk! Pękło! Zwycięstwo, zakończ bitwę. Zakończ bitwę. W sumie mogliśmy pociągnąć jeszcze ich jakiś czas. Czy straciliśmy jakieś jednostki? Wydaje mi się, że nie powinniśmy. Może tych toporkowych. Oj, tragicznie oberwali, ale dużo strat zadali również. 82, ładnie. Oj, ci robili nam tragedię. Konie po prostu... Jeździły sobie po nas jak po dzikim osiołku. Przeżył jeszcze. Ale dopadniemy go. Nie ma bata, żebyśmy go nie dopadli. Weźmy 360 kasy. Tak, straciliśmy tych toporkowych. Słowianie z toporami, szkoda. No cóż, trudno się mówi. Pieniążki. Daleko chyba nie uciekną. Powinniśmy ich jeszcze złapać. Tak, dokładnie, mamy ich. To wykańczamy budynów. Wykańczamy budynów. Niewiele im tutaj zostało. Nie będziemy już tego... Nie będę już tego pokazywał. Ciach i agresywna postawa. Dokładnie. Gincie. Gincie. Jakieś tragiczne straty? 75. Łożesz w mordę. Tragiczne straty. Trudno się mówi. I 68 złota. Ajaj. I wracamy do Kariskos. Mamy 1800 złota, 600 wpływa nam przez to, że straciliśmy w cholerę jednostek, 1600 nam wpływa. I mamy poziom. A nie, to jest nie poziom, to jest... jakże to się nazywa? Tradycje. Dajmy sobie poczucie wspólnoty. I
morale zwiększymy w bitwach leśnych. Chociaż nie. Weźmy to i weźmy to. I jestem happy. Tradycje zwiększone, pięknie. Kariskos, teraz od razu trzeba raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy jednostki wynająć. Nie ma innej możliwości. I założyć osadę. Nic nas to nie będzie kosztowało, ludzie, kolonizacja. Tracimy tylko trochę ludków, ale będziemy mogli, będziemy z tym żyli. Pięknie. Czyli mamy nową mieścinę. Czy ty jesteś w tej mieścinie? Tak, jesteś. I od razu możemy sobie wyburzać tutaj coś. Plemienna twierdza, a nie, od razu budujemy. Zostajemy z minimum kasy. Minimum kasy. Czy ktoś na kompana? Zdrawko. Zdrawko może na kompana wskoczyć. No to ciach, lecisz. I tyle. Ty już zdefraudowałeś, tak? Jeszcze raz będziemy defraudować. 72 wpływu, a Mladen ma 19. Spokojnie, ci mają za to 27 i 15. Defraudujemy. Defraudacja. Cyk. Ciekawe, czy się uda. Coś się buduje. Przeczytajmy sobie wydarzenia. Antowie, Hunowie, wojna. Turyngowie, Hunowie, wojna. Budynowie, Antowie, wojna. Kyriskos. Budowa zakończona pól. Że niby gdzie? W Gellonus. Więcej jedzonka. Ale ciągle jesteśmy na minusie. Anomalie pogodowe. Uzyskano rang Lasota. Raporty z pola bitwy. Prusowe zwycięstwo i zdecydowane zwycięstwo. Tradycje wojskowe. Zajęto osadę. Wszystko jasne. Tutaj elegancko ruchy wystąpiły. Przemieszczenia. Młoty Januszy. Młoty Janusz, czy wy jeszcze możecie się przemieszczać? Nie, nie możecie. 153 złota, nic z tym nie zrobimy, więc jeszcze raz koniec tu. Umiejętności Lasota. Aha, nie przypisałem. Pancerz, pięknie. Dalej. Kim ty w ogóle jesteś, Lasota? Czekaj, wstrzymaj się. Halo. Wstrzymaj się, Lasota, ty jesteś... Gubernator, po cholera ci pancerz. Koszty budowy i tempo badań. Tak, to ci się przyda i... Tempo badań, morale, zmęczenie. Tempo badań. I bogactwo oraz zapał. Pyk. Zadowolony. Teraz możemy skończyć turę na spokojnie. Hunowie. Wesoło. Ale cudownie, następna armia budynów zlikwidowana. Kto to się pojawił tutaj? Następna horda jakaś. Wrogo nastawiona. Interesujące. Polityczna obstrukcja. Wspinając się na wyżyny władzy musisz... Aha. Wydajmy dekret. Zdobyliśmy 407 funduszy. Wpowiedziano w wojnę. Umowa handlowa zerwana w Enedowie. Choroba. Zmniejszone wpływy finansowe. Złamano pakt z Enedami. Ciekawe. Anomalie. Zyskano pomocnika. Drewniany miecz. Rozwój. Wspólna własność. Czyli mamy... technologię opracowaną, zwerbowano jednostki 3, polityczna obstrukcja i tak dalej. A, idź. Dobra, wymyślamy w takim razie z budynków rolniczych 3 tury. 3 tury nam to zajmie. To są właśnie Wenedowie, tak? Nie, sklawińscy separatyści, nasi bracia. Ciekawe, że niby dlaczego. Hmm.
się niby dlaczego. Dobra, nieważne. Dyplomację olejmy w tej turze. Krwawe Janusze, jak wy się tutaj czujecie? Całkiem, całkiem. Pewno jeszcze z jednych toporkowych potrzeba. Nie możemy wynająć tutaj toporkowych. Ajaj. No i co ci separatyści tutaj chcą? Na pewno do Gellonus planują podążać. Ilu ich jest w ogóle? 14. Na naszą osłabioną 13. Dobra, będziemy powolutku do Gellonus biec. Januszami. Plus oczywiście, że wynajem toporkowych. Toporkowie ci i ci. I niech będzie. Młoty Januszy. Młoty Januszy, co ja z wami mogę uczynić? Ja z wami chciałem iść na tą osadę. Tylko, że w aktualnych okolicznościach siedzimy na miejscu, bo jeżeli oni nam pójdą na Silys, a nie na Gellonus, no to leżymy. Tak czy siak to dostaniemy w dupę. Zdrawko, Zdrawko, ty jesteś z rodziny w ogóle? Zdrawko nie jest z rodziny, możemy go stracić w sumie. Choroba. Bolesne to będzie, ale no... Musimy coś zrobić. Musimy czekać. Dyplomacja. Dobra, w tej turze można przyjść dyplomację. W Wenedowie. Poprawa. My friend, sojusz obronny. Wysoko, elegancko. Greetings, friend. Sojusz wojskowy. Przyjęto. I tyle. Sklawińscy separatyści. Skąd oni się wytrzasnęli? Poprawa z Rugiowiami. Paktonie agresji. Odrzucony. Lugiowie. Spadek. Poprawa z kwadami. Może warto by było spróbować paktonie agresji. Spróbować warto było. Hunowie. Nic nie skuramy. Ci goście. A flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome. Ci goście, dostęp wojskowy. Nisko. To tyle. Dalej mamy neutralnych Burgundów. Greetings, friend. We will speak. Może się uda? Nie. Jakaś handlówka? Nie możemy mieć z nimi handlowej. Nie. Poprawa z Antami. I spadek z Alanami. Dobra. 390 zł, 375 wpływa. Kończymy turę. I obserwujemy, co zrobił Wenedowie. Hunowie napadli na Alanów, nasi sprzymierzeńcy. W sumie obiecaliśmy im pomoc, ale niestety chyba nie. Chyba im nie pomożemy. Orzesz w mordę. Na Silys ruszył. Interesujące. You have recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Cóż ja ci zrobię? Capturing new territory would spread the cost, as well as putting your troops to good use. W którejś z tych prowincji. Będzie bunt. Wypowiadano wojnę, rychły bunt. Krwawe Janusze. Shitens. Nie dojdą tu, gdzie trzeba. Ale porażka. Dobra ludzie, co się wydarzy, dowiemy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć czołem.